Zapraszam na wywiad z utytułowanym zespołem tanecznym, który walczy o spełnianie swoich marzeń. Zespół Blask ze studia tańca Honorata z Tarnowa. Dlaczego wybrałaś cheerleading, a nie jakiś inny sport? Dlatego, że w wieku 4 lat, kiedy zaczęłam tańczyć, jakoś tak wyszło, że bardzo mi się to spodobało. I tak stwierdziłam, że zobaczę przez kilka lat, jak mi będzie się tańczyło w tym sporcie. I tak do dzisiaj tańczę cały czas od 10 lat w studiu. A jak wygląda taki typowy trening? Typowy trening wygląda w ten sposób, że zaczynamy od rozgrzewki, gdzie są ćwiczenia wzmacniające, rozciągające i izolujące całą sylwetkę. Następnie mamy właściwą część techniczną. Kiedyś były to elementy obowiązkowe, teraz już w programach nie muszą być zawarte. To są ćwiczenia takie jak wymachy, piruety, skoki taneczne, skoki cheer. I ostatnia część to jest ćwiczenie choreografii i wiadomo, potem już rozciągnięcie na zakończenie treningu. Co jest w tym sporcie dla Ciebie najtrudniejszym aspektem? Wydaje mi się, że intensywność, jaką mamy na treningach i poza nimi też, jak ćwiczymy same w domu, powoduje, że zmęczenie bardzo doskwiera przez jakiś czas, ale też kontuzje, które można złapać w bardzo łatwy sposób, bardzo przeszkadzają w takim codziennym funkcjonowaniu. A jakie korzyści można czerpać z tego sportu? Bardzo duża ilość nowych znajomości, bo mamy bardzo zgraną drużynę, przez co gdzieś wszystkie ze sobą się spotykamy i lubimy się po prostu. I też osiągnięcia, które jakby zdobywamy podczas zawodów i to, że możemy występować w różnych miejscach, jest też bardzo fajnym rzeczą i dzięki temu też możemy, tak jak teraz, pojechać do Norwegii i zobaczyć i wystąpić na większej scenie. Może ja się tak wtrącę, bo to jest wyjątkowy zespół. On został w ubiegłym sezonie, we wrześniu, jakby złożony z trzech zespołów. Z Rapidu, z Blasku i częściowo z młodszej kategorii juniorek, czyli z rocznika 2009. I te dziewczyny tak fantastycznie zaczęły z sobą współpracować, już w ogóle zdeterminowane, że one bardzo chcą jechać na Mistrzostwa Europy, że zrobią wszystko. I cały sezon, ja jeszcze nie widziałam, żeby był jakiś zespół, który by sobą tak się polubił i akceptował, że nie ma podgrupek, nie ma jakichś takich sytuacji, w których one sobie coś mówią, coś złego. One raczej są razem. Wszystkie urodziny to są mafinki, gdzie jest świeczka. Wszystkie potrafią się zebrać razem gdzieś, żyć sobie poza klubem tak samo. Więc naprawdę jest to wyjątkowa grupa, aczkolwiek nie współpracują z sobą od samego początku, prawda? Tylko ten jeden rok. Faktycznie imponujące. Słyszałam, że wybieracie się na Mistrzostwa Europy Cheerleaders Norwegia 2024. Może coś o tym opowiecie? No to może Ania, bo co dla niej, co to jest dla niej, prawda? Dla mnie jest to bardzo fajne przeżycie, bo już raz miałam okazję na takich zawodach występować i wiem, że jest naprawdę bardzo fajnie na takich zawodach, bo poznanie nowych zespołów i nowych ludzi z innych kraj i porozmawianie też z nimi, tak fajnie się tak porozumiewa jakby z ludźmi, którzy też ćwiczą to samo i dokładnie to samo tańczą, tylko po prostu w innym kraju i też inaczej to wygląda, ale też samo wystąpienie tam jest bardzo też fajne, bo jakby nowe miejsce, nowe przeżycie i zobaczenie też, jak na większej scenie się tańczy, jest też bardzo, bardzo fajne. I dla nas, tak dla zespołu, którym Ania właśnie tańczy, tylko 5 dziewcząt miało okazję być już na Mistrzostwach Europy po raz jeden raz, a reszta debiutują. I właśnie dla nich będzie to największe przeżycie i ja jako trener zawsze tak z boku oglądam,
co to znaczy dla nich. To tutaj zawsze uwidacznia się to tuż przed startem, kiedy łapią ich takie emocje, o których one nawet nie śnią. Począwszy od łez do jakichś takich niesamowitych sytuacji, gdzie one się śmieją albo skaczą, cieszą się. To jest taki wachlarz emocji, że proszę mi wierzyć, no, musi być też trener przygotowany na to, jak zareagować w takiej sytuacji, żeby uspokoić troszeczkę drużynę i kiedy one już wbiegają, no to już jest tylko wola walki, chęć zwycięstwa, nie wiem, jakieś takie niesamowite przeżycia. I to jest największym wyzwaniem dla pani jako trenerki? To znaczy jest tak, to żeby ta najbardziej aktywna młodzież, która może poświęcić swojej pasji tak dużo czasu, dla której to wszystko, taniec, sport jest na pierwszym miejscu, jest to piękne, kiedy widzi się rozwój i potem to ukoronowanie na najlepszych zawodach w dziedzinie, no w Europie, w dziedzinie cheerleadingu, na najbardziej prestiżowych, kiedy mogą się spotkać z innymi drużynami, a ja osobiście jako trener mogę wymienić jakieś z innymi trenerami spostrzeżenia, możemy sobie siąść razem, możemy sobie machać, pozdrawiać się wzajemnie, bo panuje tam wśród trenerów naprawdę bardzo, bardzo dobra atmosfera i korzystamy z doświadczeń innych, oglądamy sobie, nagrywamy programy i zawsze potem trzeba to przeanalizować, zobaczyć, kto jest mistrzem, dlaczego został mistrzem i co takiego ten mistrz zrobił, że się wyróżnił spośród tak wielkiej liczby tańczących dobrze zespołów, bo to już jest czołówka, to jest pierwsze i drugie miejsce z danego kraju, więc jest to czołówka europejska. A jakie są koszty takiego wyjazdu? Całościowe koszty zawsze wiemy, jakie są dopiero po przyjeździe, prawda? Bo część kosztów już musieliśmy podjąć wcześniej, czyli jechać na Mistrzostwa Polski, zdobyć nominacje, zakupić sukienki, pompony, które nam akurat były potrzebne na dany występ, kokardy, jakieś takie inne rzeczy. No i sam już wyjazd na Mistrzostwa Europy po otrzymaniu nominacji. No i tutaj to się waha tak w granicach gdzieś 50 do 70 tysięcy złotych. Tak jak już mówię, że wcześniej te koszty były poniesione, ale na sam wyjazd 50-60 tysięcy złotych i tam jest pobyt, nocleg, dojazd z lotniska na lotnisko, jest wyżywienie, jest udział w imprezach i o tym tutaj też chciałam powiedzieć, że tam jest fantastyczne otwarcie mistrzostw. Ono jest w dniu, kiedy są już pierwsze starty, czyli to będzie w piątek 28, ale dzień wcześniej wieczorem jest spotkanie wszystkich tancerzy na plaży, gdzie z całej Europy tancerki, tancerze, sportowcy wymieniają się różnymi gadżetami pochodzącymi, promującymi dany albo klub, albo kraj. I to jest fantastyczne spotkanie, dlatego że tam można się poznać, tam można potańczyć, można bardzo miło spędzić czas, a jeszcze dodatkowo jest jakiś grill, jakiś barbecue, więc myślę, że będzie super. Potem jest w niedzielę, czyli na zakończenie zawodów 30, jest po rozdaniu ostatnich nagród finałowych jest znowu spotkanie wszystkich tancerzy na plaży i znów jest taka wspólna impreza pożegnalna. Myślę, że no, fantastyczne przeżycia, bo byliśmy już na takich imprezach. Jest to dla dziewcząt, myślę, że takie nowe, fajne doświadczenie. Ania już pewnie przeżyła, a reszta dopiero się dowie. Dodajmy, że istnieje również zrzutka na stronie zrzutka.pl. Jeżeli możemy, to zwracamy się do wszystkich, którzy mogą nam pomóc, choćby najdrobniejszą kwotą. Tam wiem, że są kwoty 10 zł i ta ilość
czyni potem, wiadomo, tą większą kwotę. Ta zrzutka potrzebna nam jest do tego, żeby dodatkowo zakupić sobie czy wyżywienie, czy jakieś inne przyjemności już na samych zawodach. Może też, jeżeli byłaby to kwota większa, może też sfinansować nam jakąś atrakcję, bo chcielibyśmy bardzo pojechać do stolicy, do Oslo, na Holmenkollen, popłynąć statkiem po prostu wzdłuż fiordów, bo zawsze, o to zawsze dbałam, żeby każdy wyjazd na Mistrzostwa Europy był zakończony jakimś zwiedzaniem miejsca, w którym jesteśmy i to już stało się tradycją i teraz też chcielibyśmy bardzo tej tradycji jakoś dotrzymać i zrealizować te nasze takie marzenia. Ile czasu trzeba ćwiczyć, aby otrzymać nominację do kadry narodowej? To tak jak Ania, na przykład ona ćwiczy od 4 roku życia, prawda? Przeszła przez model rekreacyjny, potem dostała się do formacji Blask młodszej, potem awansowała do juniorskiej i cofnęła się z juniorskiej, żeby zasilić naszą drużynę, która jest w kategorii Freestyle POM Youth. Youth to jest taki młodszy junior europejski, który co dopiero powstał i drugi rok będzie rozgrywana rywalizacja w tej kategorii. Co trzeba zrobić inne tancerki? Więc inne tancerki, na przykład tak jak mówiłam, że nasza drużyna złączona jest 3 zespołów. W jednym zespole tancerki tańczyły tylko 1 sezon. Zdobyły 3. i 1. miejsce, ale że szybko się rozwijały i były bardzo zdeterminowane, a przede wszystkim były w kategorii wiekowej, bo to był rocznik między 2009 a 2012, więc udało nam się je pozyskać. Najstarsza tancerka, to myślę, że tutaj Ania ma chyba największy dorobek i Ola jeszcze Pawłowska, bo Olę to pamiętam jeszcze, jak miała chyba 4 latka tak samo, kiedy rodzice zaczęli ją przyprowadzać. I to były mniej więcej, to jest tak, od kilku lat do na przykład tylko 2 lat, prawda? Bo wcześniej ktoś tańczył 1 sezon, a teraz 2 z tym właściwym zespołem. Co uważacie za wasze największe osiągnięcie? Za moje największe osiągnięcie prywatne uważam właśnie wyjazd na Mistrzostwa Europy w 2022 roku z powerkami do Grecji. Było to największe osiągnięcie, jakie miałam, a takie gdzieś poza jakby europejskimi, to pierwsze miejsce i mistrz Polski w 2021 roku z właśnie też zespołem Blask. No i takie już trochę niższe też lokaty kilka razy się zdobyło. Zespół Blask w ogóle to jest zespół, który teraz jest w kategorii Youth, czyli jakby drugiej w kolejności wyżej, prawda? Ale normalnie to zespół Blask. Tam dziewczynki zaczynały i te, które w tym momencie tańczą, w większości zaczynały w tej kategorii junior młodszy, czyli tam od 7 roku życia mogą już tańczyć. I ten zespół potem, jak dziewczyny rosły, to przez wiele, wiele lat, kiedy startujemy w Mistrzostwach Polski, one nawet, absolwentki tego Blasku, zdobywały wicemistrzostwo świata w Hongkongu, więc tam było kilka dziewczyn też z Blasku, więc to wszystko się zazębia, ale Blask jako Blask zdobył 12 razy tytuł mistrza Polski. W ubiegłym roku miały mistrza Polski w kategorii mini formacji, 8 razy 2 miejsce i 4 razy 3 miejsce. Takim wielkim sukcesem było zdobycie 2 miejsca na Mistrzostwach Europy w 2014 roku jako zespół i jeszcze 1. i 2 miejsce jako duet, więc mieliśmy też najlepsze tancerki. Wcześniej, w 2011 roku, kiedy po raz pierwszy Europa zorganizowała w ogóle rywalizację w kategorii takiej młodszej, dziewczynki pojechały na nieoficjalne Mistrzostwa Europy i wtedy zdobyły 1. miejsce, pokonując Rosję, wiele utytułowanych po prostu zespołów, zdobyły tam 1. miejsce. Więc też zaskoczyły chyba wszystkich, bo miały fantastyczny układ, dobrą choreografię i pięknie zatańczyły.
Co jest potrzebne, aby zacząć przygodę z tym sportem? Ja jako trenerka mogę powiedzieć, że przede wszystkim predyspozycje. Predyspozycje. Dziecko powinno być w miarę szczupłe, wysportowane, skoczne, zwinne i z takich psychicznych predyspozycji, to chęć przede wszystkim do tego, pasję. Jeżeli nie ma na początku, to może się też rozwinąć, czyli pasja może przyjść w miarę jak się poznaje ten sport. Ale tak jak mówię, że u mnie w studio mogą dzieci być w kategorii rekreacyjnej, w grupie rekreacyjnej, więc tam przyjmujemy wszystkich. I po jakimś czasie dziecko się rozwija i widzimy już, które dziecko jest wybitne, które najszybciej robi postępy, a przede wszystkim takim najlepszym znakiem. Proszę sobie wyobrazić, że przychodzi pani na zajęcia i ma pani, nie wiem, 10-15 osób i 3 z nich cały czas się uśmiechają, jak tańczą. I mają takie gwiazdki w oczach i one są skoncentrowane, one nigdy się nie nudzą i zawsze chcą. I to są te dzieci, które w pierwszej kolejności wybiera się do formacji i proponuje rodzicom. Potem jest trudniejsza droga, bo potem już jest odpowiedzialność rodziców. Że rodzic musi przyjeżdżać, przywozić i też musi mieć na te dzieci czas. I tak dużo utalentowanych dzieci traci się, bo rodzice nie mają, rzeczywiście nie są aż tak dyspozycyjni. Natomiast te, co już zostają, to potem zostają chwilę z nami, prawda? To by było na tyle. Bardzo dziękuję za wywiad. Zapraszam do śledzenia zespołu Blask i Synaj TV.